Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne 29 zadanie z matury poprawkowej z sierpnia 2017 roku. Zadanie, jak się je czyta na pierwsze rzut oko, nie takie proste, a z drugiej strony sami zobaczycie, że jest jednak banalne. Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym kąt ACB ma 90 stopni, czyli kąt przy wierzchołku C jest prosty, to znaczy, że tu jest C. Tak, bo tu jest oczywiście, że tak to na razie zaznaczymy kąt prosty. I ABC, czyli kąt przy wierzchołku B, ma 60 stopni, czyli tu jest 60 stopni i tu mamy B. No to 60, 90 to od razu możemy napisać, że tu jest 30, no i tu jest A. Dobra. Niech D oznacza punkt wspólny wysokości poprowadzonej z wierzchołka C, kąta prostego i przeciwprostokątnej AB. To znaczy, że tu jest punkt D. Wykaż, że AD, czyli ten odcinek, podzielony przez BD, czyli ten odcinek, ma się do siebie jak 3 do 1, czyli mówiąc inaczej, tu będzie x, a tu będziemy musieli udowodnić, że jest 3x, że ten odcinek jest 3 razy dłuższy. Ale tego jeszcze nie znamy, a ten odcinek mogę sobie spokojnie x-em ogarnąć. Dobra. Można to zadanie zrobić przynajmniej na dwa sposoby. Jedno to jest podobieństwa figur, ale tego przeważnie nikt nie lubi. A drugie to jest trygonometrii, to już jest bardziej zjadliwe. Dobra, trzeci sposób to jest z trójkątów charakterystycznych, które poznajemy w drugiej klasie gimnazjum, ale o tym też niewiele osób pamięta, więc machniemy sobie to standardowo z trygonometrii. Dobra. Wiemy, że to jest ta czerwona krecha, to jest wysokość. To znaczy, że ona jest pod kątem prostym i ona jest pod kątem prostym. Co dalej z tego wynika? Skoro tu jest 60 i tu jest 90, no to musi z tego wynikać, że ten kąt ma 30 stopni. Ok? Dalej. Ponieważ tu jest 90, a tu jest 30, no to dopełnienie tego kąta to musi być 60 stopni. Zresztą 60 i 30 to jest 90 plus 90, 180. Jasne? Jasne. No i teraz my będziemy chcieli jakoś z tego x-a dojść do tej odległości AD, że ona jest 3 razy dłuższa. A ja sobie to zrobię niczym innego, jak po prostu z trygonometrii. Napiszę sobie, że ta wysokość tutaj to jest po prostu moje h. OK? I napiszę, że tangens 30 stopni jest równy przy prostokątna, która leży naprzeciw kąta, więc naprzeciw 30 leży x do przeciwprostokątnej, czyli do h. OK? Dobra. Przy czym ja wiem, że oczywiście mój tangens 30 stopni to jest funkcja rosnąca, pierwiastek z 3 przez 3 równa się x przez h, czyli wynika mi z tego, ja będę chciał sobie z tego h wyliczyć. Robimy tak, na krzyż wymnożymy. Pierwiastek z 3 razy h to jest pierwiastek z 3h, 3 razy x to są 3x. Podzielimy sobie to przez pierwiastek z 3, a więc h równa się 3x przez pierwiastek z 3. Tu trzeba oczywiście usunąć niewymierność mianownika, czyli pomnożyć to przez pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 i na górze nam wychodzi 3 razy pierwiastek z 3 to są 3 pierwiastki z 3x, a na dole pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Trójki się nam ładnie skasują i ostatecznie otrzymujemy, że, może na czerwono, że nasze h jest równe pierwiastek z 3x. OK? Tak, czyli zwykła funkcja trygonometryczna. Teraz ja sobie napiszę, że na przykład to jest y, ok? Ta odległość od a do d to jest y. I znów będę chciał połączyć funkcją trygonometryczną moją wysokość i tego y. Weźmy sobie znowu kąt 30 stopni, bo czemu by nie? Czyli napiszemy sobie znowu tangens 30 stopni jest równy, kreska ułamkowa, przyprostokątna naprzeciw kąta, czyli pierwiastek, o Jezus, pierwiastek z 3 razy x do drugiej przyprostokątnej, czyli do y. I znowu,
Zamiast tangensa piszę pierwiastek z 3 przez 3 równa się, no i tutaj przepisujemy pierwiastek z 3x przez y. Wymnażamy sobie to z proporcji na krzyż, czyli pierwiastek z 3 razy y to jest pierwiastek z 3y, 3 razy pierwiastek z 3x to są 3 pierwiastki z 3x, tu jest pierwiastek z 3, tu jest pierwiastek z 3, więc bardzo chętnie sobie to podzielę przez pierwiastek z 3, a więc y wyjdzie 3x, czyli to jest równe 3x, czyli odległość AD, sorry, BD to jest x, odległość DA to jest 3x, co należało udowodnić. Albo czasami się taki kwadracik pisze na końcu, że to koniec dowodu. No, więc trygonometria podwójnie. Takie sobie zadanie. Ani łatwe, ani trudne, ale myślę, że dało radę. Pytania w komentarzach, łapki w górę, mile widziane i zmykamy do 30. zadania. Cześć.